Witamy po meczu Poznań Bork Lipniczanka Lipnica, 9. kolejka. Trener gości Tomasz Chmielewczyk. Panie trenerze, co po takim meczu może pan powiedzieć? Co można powiedzieć w takim meczu? Przede wszystkim muszę przeprosić trenera, że przywiozłem tutaj taki śmieszny zespół, bo to co wygramy to jest po prostu pina. Zresztą widzieli państwo to, co się dzieje na boisku. To jest zaproszenie do strzelania bramy. Każda piłka w naszej pole karnej to jest 90%, że to jest bramka. Jeżeli zawodnik drużyny gości nie trafi w bramkę, to nie ma. Jeżeli trafi w bramkę, to jest przeciwny. Jeżeli trafi w bramkę, to jest gol. I tak to wygląda już od kilku meczy. No niestety, tak jak z trenerem rozmawiałem, jesteśmy jakieś 70% słabsi niż w zeszłym sezonie w okręgówce. Odeszło od nas 4 zawodników, 3 podstawowych obrońców i gramy tym, czym mamy. Więc tutaj więcej nie można ugrać, że tak powiem, takim zespołem. Tak jak tutaj jeszcze kierownik w trakcie meczu powiedział, że drużynę mamy taką, że jakby poszli w 11 na imprezę, to by każdy dostał po głowie i by nawet nie oddał. Tak to wygląda. Nie podejmujemy walki, nie ma zero ambicji na boisku. Nie wiem, czy którykolwiek z nich ma brudne spodenki, czy zrobił ślizg. Drużyna pogoni prowadząc 6-0, chłopaki w 70 minucie na połowie przeciwnika walczą o piłkę, robią ślizgi, a my pod własną bramką nie potrafimy ostrzej zagrać z zawodnikiem. No i wygląda to tak, jak wygląda. Kapitan Łukasz Kleski, Lipniczanki. Czy mógł być trochę inaczej, czy ten wynik jakby odzwierciedla przebieg spotkania? Wynik odzwierciedla cały nasz dotychczasowy sezon w czwartej lidze. Jak tu ten powiedział, no nie wygląda to najlepiej i się nie zapowiada, że to była jakaś poprawa. Trochę nas to chyba przerosło i nie wiem, czy więcej powiedzieć w takim meczu. Trener Waldemar Walkusz. Pan Podłonnicy, znaczy dzisiaj wysokie zwycięstwo. Rozumiem, że ten jest zadowolony po takim spotkaniu. Oczywiście ze zwycięstwa jestem zadowolony, na pewno zrozumiałem też. Z drugiej strony wielki szacunek dla zawodników, z którymi mogłem się spotkać w dłuższym czasie, bo sporo zawodników kiedyś grało ze mną w Podobie. Dzisiaj przyjechali, pokazali swoje umiejętności, że mają po prostu, ale na sytuację, w której trener mówił, rozmawialiśmy, no determinuje to, co jest w tej chwili. Ja wierzę, że nie będzie jeszcze tak źle, że to są ludzie, którzy mają charakter i na pewno się podniosą po tym. Także no, radość oczywiście z naszej strony jest, ale myślę, że 2-3 szybko zdobyte bramki praktycznie ustawili spotkanie i zespół gości przestał wierzyć w to, że może tutaj coś ugrać. Są taki wynik. My faktycznie nauczeni tym, od początku sezonu, że za mało było u nas tej determinacji walki, dlatego mecze, które były do wygrania, też przegrywaliśmy w kuriozalnych okolicznościach. Teraz dzisiejszy mecz pokazał, że nikt nie miał znaczenia, jaki był, po prostu mieliśmy grę do końca, mamy grę do końca i taki zespół sobie dzisiaj to zrobili, to pokazali. No cóż, wielki szacunek, że trenera gościmy na konferencji i Łukasza też tutaj, bo zdaje sobie sprawę z tego, że po takim występie, po takim wyniku to się podejście dla wszystkiego, ale tak jak mówię, będę trzymał kciuki, żeby to się tam układało i mam, żeby było dobrze. Jeszcze raz dziękuję trener za przyjazne spotkanie i miło było się spotkać. Trenerze, bo przed naszym zespołem ciężki tydzień, ważny tydzień. Zaczynamy w środę Puchar Polski, potem sobota na zielonej derby. Jakie plany na puchar, jakie plany na derby, jak pracujemy w tym tygodniu? Plany na puchar są takie, żeby pojechać i zagrać, żeby skompletować zespół. No, to jest troszeczkę kuriozalne, bo te rundy pucharu mogliśmy rozgrywać już dużo wcześniej, bo puchar można było zacząć praktycznie na początku sierpnia i rozgrywać, a w tej chwili zespoły czwartoligowe nawet, gdzie są to w zdecydowanej mierze amatorzy i zawodnicy, którzy mają swoją pracę zawodową. Spotkanie wyznaczone na godzinę 15:30, dobrze, to jest niedaleko, bo jest za 40 minut drogi autobusem, żeby dojechać, no ale to też trzeba dojechać najpierw tutaj, zawodnicy przyjezdni z Trójmiasta, którzy występują u nas, ci miejscowi, to wszystko trzeba się pozwalniać z pracy i co najmniej o godzinie 14 trzeba wyjechać na spotkanie, także na pewno pojedziemy grać i na pewno nie powiem w ten sposób, że to jest mecz nieważny. My po prostu każdy mecz musimy traktować jako mecz ważny, poważny do tego podejść i tak podejdziemy na puchar, ale kogo uda się skompletować, kto się zwolni z pracy, to jest na dzień dzisiejszy dosyć spora zagadka.
Natomiast dalej liga, kolejne spotkanie, derby z Gryfem, jak zawsze elektryzują tutaj Pulę Norka i Półsłupska. Także na pewno będzie ciekawe spotkanie. Tym razem jedziemy na wyjazd. Mamy w pamięci to, co z nami zrobiono tam w Brudzie Wiosennej. Przegraliśmy na spotkanie 2-1. Myślę, że na pewno zawodnicy będą chcieli pojechać, dobrze się zaprezentować. Mhm. Michał Jarut, na środę gotowy? Oczywiście, jak najbardziej. W każdym meczu. Jak w prezentacji boiska dzisiaj to wyglądało? Bramka pod koniec jakby sobie pobytu na boisku, to chyba bardzo udane spotkanie. Tak, jak widać, cała drużyna chciała walczyć do końca. To, że strzeliśmy szybko kilka bramek, tylko nas napędzało. Widać, że takie zwycięstwo na pewno nam bardzo dużo da. Wszyscy, jak byłem przed chwilą nawet słychać, cieszymy się z tego. Morale na pewno wzrosną i będziemy już na Gryf przygotowani na 100%. Też jeszcze pan wspomniał o bramce, to dziękowałem ją specjalnie na moich rodziców, którzy przyjechali. I to chciałem już Tak, także cieszę się, że byli i cieszę się, że mogę zaprezentować w ten sposób. Okej. Okay. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.